Cześć, tu Kasia. Witajcie po deserowej stronie internetu. W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak zrobić pyszne, puszyste i delikatne donaty. Będziecie zachwyceni, o ile lepiej smakują donaty świeżo przyrządzone w domu. Do wcześniej przesianych 570 g mąki dodaję cukier, gałkę muszkatałową oraz pół łyżki soli. Gałka muszkatałowa doda Waszym donatom charakterystycznego smaku, przez co nie warto jej pomijać. Ważne, abyście wcześniej przesiali mąkę tak, aby pozbyć się grudek. Dokładnie mieszam wszystkie składniki i na chwilę odstawiam. Następnie do 240 g ciepłego, ale nie gorącego mleka dodaję 2 całe jaja, 80 g rozpuszczonego masła oraz 2 saszetki po 7 g suchych drożdży. Wszystko dokładnie mieszam. Tak przygotowaną mieszankę łączę ze składnikami suchymi. Jeżeli posiadacie robot planetarny lub zwykły mikser z funkcją wyrabiania ciasta, to polecam w tym przypadku go użyć, gdyż ciasto jest naprawdę klejące i ręcznie musielibyście wyrabiać je około 10-15 minut. Jeżeli wyrabiacie ciasto ręcznie, polecam przesmarować blat lub stolnicę odrobiną oleju. Sprawi to, że ciasto nie będzie się do niego lepić i nie będziemy musieli dodawać mąki. Po wyrobieniu ciasto powinno być miękkie i ciągnące. Wyrobione ciasto przekładamy do miski, aby odpoczęło 1,5 godziny, aż podwoi swoją objętość. Miskę należy przykryć folią spożywczą lub ściereczką i odstawić w ciepłe, suche miejsce. Ciasto pięknie wyrosło, jest puszyste i delikatne. Możemy zabrać się za rozwałkowanie. Rozwałkowujemy na grubość około 1 cm. Do wycięcia ciasta możemy użyć wykrawacza lub zwykłej szklanki. Osobiście używam trochę większej szklanki z IKEA. W ostateczności może to być nawet zwykły kubek z cienkim rantem. Do zrobienia małych dziurek używam kieliszka. Aby łatwiej było wyciąć, sugeruję obtoczyć rant kieliszka, jak i szklanki w mące. Tak wykrojone donaty przekładam na papier do pieczenia i pozwalam im odpocząć około 15 minut. Wspaniałe w tym cieście jest to, że nic się nie marnuje. Pozostałe ciasto należy ponownie zagnieść i rozwałkować, nie dodając przy tym mąki. Podczas gdy nasze donaty odpoczywają, my możemy zabrać się za zrobienie polewy. Do miski dodaję 250 g cukru pudru, 80 g ciepłego roztopionego masła, 100 ml mleka i pół łyżeczki aromatu waniliowego. Wszystko energicznie mieszamy. Jeżeli chcecie, aby Wasza polewa była rzadsza, należy dodać więcej mleka do osiągnięcia oczekiwanej konsystencji. Dobrze wymieszaną polewę należy na około 30 sekund wstawić do mikrofali, tak by była bardzo ciepła. Nasze donaty smażymy na oleju rozgrzanym do około 160 stopni. Jeśli nie macie termometru kuchennego, wrzućcie jednego donata na próbę. Jeżeli donat ciemnieje zbyt szybko, oznacza to, że olej jest zbyt gorący. Prawidłowo usmażony donat powinien smażyć się łącznie około 1,5 minuty.
Tak usmażone donaty moczymy w naszej ciepłej polewie i odstawiamy na kratkę tak, by mogły swobodnie wysychać. Jak widzicie, po chwili polewa staje się szklista. Za około 5 minut będą gotowe do jedzenia. Oto nasze donaty. Są mięciutkie i delikatne. Koniecznie musicie ich spróbować. Obiecuję Wam, że będą to najlepsze donaty, jakie kiedykolwiek jedliście. Wielkie dzięki za Twoją uwagę. Jeśli wideo było dla Ciebie przydatne, koniecznie kliknij łapkę do góry, żeby pomóc nam przebić się przez YouTube'owy algorytm. Jeśli bardzo Ci się spodobało, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w ikonę dzwoneczka, żeby nie ominąć kolejnych pyszności, które mamy w zanadrzu. Do zobaczenia po deserowej stronie internetu.